Cześć, siemanko, z tej strony Squido, a to jest nowa seria. Seria serwera, na którym są gildie, czyli frakcje. Później są zwykły survival i jeszcze do tego wyspy, więc całkiem sporo. Polecimy sobie dzisiaj na zwykły survival. Wow. Całkiem duże to wszystko jest. Więc może na początek o, trzcina jest, to może sobie ją zetniemy. A jak to nie mam tutaj? A tutaj mogę mieć. Nie, to co ja mam tak naprawdę tutaj robić, ok? Więc skoro to jest survival, to powinienem mieć już jakieś prawa do ścinania drzew. No niestety, ja nie wiem jak to wszystko tutaj działa, więc w tym jest. Kurczę, problem. Może tu jest jakiś teren, jakiejś frakcji czy coś. Dlatego nie mogę tutaj nic tak naprawdę zrobić. Czy tu lawa jest? Nie, tam jest woda. I chyba jakaś pułapka. Dobra, tutaj już nie ma tego terenu. Więc najwyżej co? Sobie się tam przekopiemy, bo chcę wiedzieć co tam jest, okej. Ja lubię mieć zawsze killów na pierwszym miejscu, łopatę na drugim. Ja tak zawsze wolę grać. Wow! Czyli nic ciekawego tutaj tak naprawdę nie ma, więc na darmo tutaj szedłem. W ogóle to jest jeden z pierwszych serwerów, na których gram właśnie z takimi frakcjami TP, więc pewnie będę miał sporo jakichś tam fail i w ogóle, więc okej. Może być różnie. Nara. Dobra, co tutaj mamy? Jakieś tam pojedyncze wykopki i ogromną pustynię, okej. Tamto idziemy, coś tam widzę, jakąś jaskinię. Co prawda chyba nie ma tutaj potworów, ale może się schowię czy coś. Tak naprawdę mało osób gra tutaj na serwerze, więc to nie jest jakaś masuwa czy coś, czyli całkiem okej. Wow, tam wejść to trochę hardcore, ale dobra. Nie wiem czy jest sens podążać czyimiś śladami, skoro ten ktoś na pewno zabrał wszystkie surowce, no ale dobra. Wow, diament, a to tu jest tak fajnie zrobione, że bo właśnie z kopania kamienia się zyskuje wszystkie surowce, a nie z surowców. Dlatego to jest takie fajne zabezpieczenie przed X-Rayem, co mi się bardzo podoba. Też to miałem u siebie na serwie, kiedy on jeszcze działa aktualnie. To mój serwer tak nie działa za bardzo, więc gram na innych. Okej, więc jesteśmy gdzieś w fajnym miejscu, gdzie jest też lawa. Dlatego też weźmy sobie kopmy o tak ostrożnie. Nawet kopiąc w taki sposób można też wpaść do lawy. Dać tak. Mi się kiedyś zdarzyło, że kopiąc w taki sposób wpadłem do lawy. Tylko problem w tym, że nie mam pochodni. Potrzeba będzie węgiel znaleźć. Z tym, że węgiel nie powinien być problemem. I emerald. O, jak miło po prostu. Jeszcze jakby te żelaza się nam trafiły, to by było z czego stworzyć następny kilo. Ale nie ma żelaza. Hello, cześć lawa. Lawa. Taka właśnie lawa. Dobra, skoro już jesteśmy przy temacie serwerów, to mam do was taką prośbę, abyście mi nie wysyłali jakichś tam właśnie wiadomości z tym, aby zreklamować czyjś serwer czy coś, ponieważ to bardzo denerwuje właśnie czytanie takich wiadomości, kiedy ktoś ma jakąś cenną wiadomość, okej, znalazłem żelazo, mam go dla mnie, a ktoś pisze właśnie o reklamie jakiegoś serwera, no to jest tak naprawdę spam, bo i tak nie będę reklamował jakiegoś tam serwera. Dlaczego? Dlatego, że nawet nie chcę VIP-ów, nie chcę tam, nieważne co dostanę, i tak nie będę reklamował.
Tam ludzie różne rzeczy oferują, ale nieważne. Tak nie drakował serwa, na którym nie chcę grać. Ciekawe, jaki jest tu właśnie ten drop tego żelaza i w ogóle. Wow, mam power 10, od czego to zależy? Jej, co ciekawe, czy kogoś tutaj szukał, skoro i tak diaksy są tutaj na tym serwie tak zrobione, aby nie można było właśnie oszukiwać. Więc kopiemy sobie żelazo i tak będzie wyglądała gra na tym serwie. No to ja nie wiem. Są jeszcze chyba wyspy, jeszcze PvP, jak pewno jakieś frakcje, ok, więc gra może być dużo ciekawsza. Wszystko zależy od tego, jak na to się patrzy. Na pewno mam, o, jakiś mam tam strój, o, może go założę, ok. Nie wiem, skąd mam te inne rzeczy, ale spoko. Pewnie komuś wypadło na spawnie, to dostałem. Top 6 kills przed chwilą było. Całkiem fajnie zrobiony ten serwer właśnie. Tam podoba mi się ta ramka na prawo. Z tym, że nadal nie mamy węgla. Mógłby też dropić ze skał, byłoby spoko. Tak tego trzeba szukać i to jest miłe. Znalazłeś szmaragd kolejny, okej, okay, a z tego co dropi? A to dropi normalnie, dobra. Mamy też redstone'a sporo całkiem. Tylko że kilo w żelazny mi się kończy i co ja zrobię, bo mam tylko dwa żelaza, okej. Okay. Kopałem tak dużo, dobra, mam trzecie. Nice. Czyli się kilo w żelazny zwraca, można powiedzieć. Ale chyba i tak się opłaca zrobić diaksowy. Chyba się opłaca. Swoją drogą to jest takie naturalne, że mam dwa szmaragdy, a jeden diaks. Powinno być, że szmaragd ciężko znaleźć, tak jak w normalnym świecie. Minecrafta oczywiście, normalny świat. Chyba Minecrafta świat, Squido. Och, nie mam właśnie teraz tego... Nie mam tak naprawdę nic z surowców takich przydatnych. Jestem jeszcze zagubiony i to jest w ogóle... Potrzebne mi jest na pewno drewno, ok? Bo bez tego to ja nigdzie się nie ruszę. Potrzebne mi jest drewno. Tutaj wychodzimy do góry. Ale z kobla już chyba nic nie dropi, więc kobla nie warto zbijać. Tutaj mamy pustynię, ok? Tak bardzo tego dużo piasku. Fajnie. Mamy akurat wyjście na samą górę. No więc fajnie. I jestem na samej górze, wow. Potrzebne mi jest tak, drewno. Gdzie na pustyni znajdę drewno? Potrzebujemy się coś w tamtym kierunku po to drewno. Fajnie by właśnie było, jakby w Minecrafcie na pustyniach były oazy. To by mogło być ciekawe, a ja widzę swoich tutaj przeciwników i mam laga i tam coś chyba jest. Ale to nie jest chyba nic miłego, to jest pewnie jakiegoś domek, z którego nie można nic ukraść. A ktoś tu był przed chwilą, bo widzę expa. Ktoś tu mieszka chyba, prawda? Nie no, nie wydaje mi się, ale spoko. No i tak, potrzebowalibyśmy łódź, żeby przepłynąć ten ocean, ale nie mamy drewna. To jest największy problem tutaj. Ja nie wiem, co teraz zrobić. W sumie by tutaj się fajnie grało, ale potrzebujemy na początek tego drewna. Cześć, Kripuś, nara. I znowu więcej pustyni, więcej. Nie dało się więcej. I bum, strzała. A jednak nie. Wow, co tam było? Myślę, że się zaraz nawet odsłonić tam było. Tutaj ktoś potrzebował bardzo dużo piasku. W takim stylu wydobywać.
Dobra, myślę, że tu powinno być gdzieś drzewo. O ile wszystkich już nie wycięli, to będzie. Coś tam jest właśnie. No i są drzewa, pięknie. Dlatego też pójdziemy sobie po drewno. No i będziemy mogli na sam początek naszej przygody trochę tego drewna zdobyć. No, widzę, te drzewa są coś jakieś poucinane już. Świat latających drzew. Epicko. Dobra, jeszcze jedno drzewo tutaj nie lata, więc sobie tu zaraz naprawimy. Ktoś po prostu nie umie ścinać tych drzew, wycina je zawsze tak od spodu, a te drzewa trzeba ścinać tak, że się tutaj wychodzi. I dopiero trzeba ścinać, bo one są wysokie i dlatego trzeba je tak ścinać, ok? Ten akurat był niski. Naprawdę ludzie nie mogą tych drzew ścinać. Dobra, więc co potrzebujemy? Ktoś mi tutaj do domu dzwoni, ale mam tu gdzieś. Mam nadzieję, że nie do mnie. A nawet jak do mnie, to i teraz nagrywam i trudno. Okej, mamy kolejne drzewo. Tu jest pełno tych drzew. Dwudziesty drugi, 22 pni, ok. Dobra, zejdziemy sobie teraz tutaj gdzieś i rozbijemy jakiś tam obóz. Gdzieś tu, bo tu jest dużo kamienia i to mi się właśnie podoba, że mamy go dużo. Zrobimy sobie na początek crafting. Zresztą zrobimy deski. Z desek sobie zrobimy. Nie, nie kilo. Potrzebujemy zrobić najpierw piec w tym craftingu. Ok. I teraz musimy przepalić. Da się płotkiem? Da się płotkiem przepalić. Jakiś taki płotek randomowy, nie wiem skąd. No to przynajmniej się przyda, żeby przepalić 3 sztuki żelaza, które tutaj mam. No i co? No i zapowiada tak, że będziemy kopać, ok? Także nie wiem, może sobie na streamie pokopiemy tutaj, albo w następnym odcinku, czy coś, ponieważ to mi się wydaje fajne nawet. Spodobało mi się to. Więc może być fajnie, dobra. Coś tutaj wygasło to wszystko. Czy można przepalić tym? Można. Nie można. Tym można? Nie można. Pochodnią można? Skąd ja wziąłem pochodnię? Nie można. Można? Nie, nie można. To weźmy sobie sadzonką, przepalmy. Pewnie tylko jedno się uda. Albo wcale. Wcale nawet. Ale lipa. Dobra. Tak będzie zdecydowanie lepiej dla wszystkich. Mamy jedno, czy już dwa. I jeszcze tylko jedno. No i proszę. Gotowy, nowy, żelazny kill-off. Więc pora kopać dalej. Dalej, dalej, dalej. Jeszcze sobie ten kill-off w tym odcinku cały skopiemy. Co by było ciekawe, znalazłeś szmaragd. Szkoda, że te kolory są takie pomylone strasznie. Ponieważ szmaragd powinien być zielony. Perła powinna być taka, nie wiem, ciemno-niebieska, a diament jasno-niebieski. I ja wiem, że to się da zrobić, ponieważ na swoim serwie takie coś kiedyś robiliśmy. Wtedy by łatwiej było, bo nie trzeba było czytać, tylko można było poznawać po kolorach, a... Jak wszyscy wiedzą, taki leniwy Squido nie chce mu się czytać i ogólnie trzeba jakieś to siedzenie ogarnąć, dobra?
O, sklep, ale jeden kod właśnie w sklepie sobie ogarniemy. Więc na razie tak, kopiemy wszystko, wydobywamy surowce wszystkie i później pójdziemy do sklepu z tym. I będziemy mieć kasę i za kasę kupimy sobie jedzonko. Czyli takie fajne połączenie wszystkiego. Podoba mi się tu. Co jak co, ale jest fajnie. Naprawdę fajny pomysł, aby tutaj taki survival był połączony też ze sklepem. Szkoda jeszcze, że za samo kopanie kobla nie ma kamienia, tylko trzeba, nie ma kasy, tylko trzeba tylko kobla sprzedać. O ile da się go sprzedać i mam taką nadzieję, że się da i na pewno się da. Mamy 3 żelaza już, okej, połowa kilofu zużyta, 3 żelaza, 3 emeraldy i tylko jeden diaks. Naprawdę drop tutaj tych emeraldów i diaksów jest strasznie nieproporcjonalny. Zawsze, zawsze i powtarzam, zawsze znajduje się więcej diaksów niż emeraldów. Tak w Minecrafcie jest ustalone i tak powinno też być. Dobra, mam drugiego diaksa, nie narzekaj, skwita. Nie wiem, czy ten odcinek będzie tak dobry, jak kiedyś były moje odcinki, ponieważ jestem chory, dlatego też znowu mam szmaragdy. Zamędzimy trzeci diaksowy, to sobie może zrobimy diaksowy kilof czy coś. Może. Jeszcze tutaj ekspa za kopalnię dostaje niestety. To jest właśnie problem. Ale tak to spoko. Ping 400, spoko skuido. Nice. Tak, co my tutaj tak naprawdę kopiemy? Bo patrzę, jakąś dziurę kopiemy czy coś. Może to jakąś bazę założyć czy coś w tym stylu właśnie. Skoro ma być to baza, to sobie przygotujmy to jako bazę. Zróbmy podwójne ściany, podwójnie pancerne. Chociaż szkoda mi trochę kobla. Więc może nie. Pojedyncze ściany powinny wystarczyć. Jak ktoś to znajdzie, to i tak się dostanie do domku, więc po co podwójne ściany? Okej. Teraz wypadałoby to przenieść. Dobra. Mamy jedną pochodnię. Tak, to jest początek mojego domku. W taki sposób to wygląda tutaj. To jest taki. Ja tutaj nie będę budował jakiegoś wielkiego domku, tylko tak chcę sobie pokopać. Ale drzwi możemy zawsze zrobić. A co? Kulturka wymaga, aby drzwi zrobić. No super, postawiłem GZ. Dobra, i mamy też nawet drzwi, mamy pochodnie. Ech, i jeszcze potrzebuję piec. Piec sobie ustawimy gdzieś, może. Czy to jest jakoś symetryczne w jakiś sposób, czy też nie? 3, 4, 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Piec sobie ustawimy tu, a pod nim damy crafting w taki fajny też sposób. I okej, a pochodnie ustawimy naprzeciwko. No, i myślę, że takie oświetlonko już całkiem spoko. Widzicie właśnie takie symetryczne oświetlenie. I właśnie takim akcentem zakończymy dzisiejszy odcineczek. Tak więc, do zobaczonka.
Trzymajcie się i na razie. Pa, pa.